Howard Phillips Lovecraft. Opowiadanie pod tytułem Stary Bugs. Improwizowany wyciskacz łez autorstwa Marka Loliusza, prokonsula Galii. Lokal bilardowy Ush i Hena, zdobiący jeden z mniejszych zaułków w samym sercu dzielnicy mięsnej Chicago, nie jest zbyt rozkosznym miejscem. Powietrze, nasycone tysiącami rozmaitych smrodów przypominających te, które Coleridge wąchał w kolonii, nazbyt rzadko zażywa oczyszczających promieni słońca, usilnie walcząc o przestrzeń z gryzącymi dymami niezliczonych tanich cygar i papierosów, które zwisają z grubych warg ludzkich zwierząt, dniem i nocą nawiedzających to miejsce. Niemniej popularność lokalu Shehena nie słabnie i jest tego przyczyna. Oczywista dla każdego, kto podejmie się wysiłku zbadania dominującej w lokalu mieszanki smrodów. Ponad wyziewami i przyprawiającą omdłości ciasnotą unosi się woń niegdyś znajoma w całym kraju, teraz na szczęście przegnana przez ustawę łaskawego rządu w ciemne zaułki, woń mocnej, paskudnej whisky. W roku pańskim 1950 drogocennego, zakazanego owocu. U Shehena to niekwestionowane chicagowskie centrum podziemnego handlu alkoholem i narkotykami i dzięki takiemu osławieniu cieszy się swego rodzaju poważaniem, które obejmuje nawet niechlujnych bywalców. Jednakże od niedawna był tu ktoś, na kogo nie spływało owo poważanie. Ktoś, kto dzielił nędzę i nieczystości, ale nie rangę lokalu. Nazywano go Stary Bugs i był on najbardziej podłą postacią w podłym środowisku. Wielu próbowało domniemywać, czym był dawniej, bowiem jego język i sposób wysławiania podczas lekkich stanów nietrzeźwości budziły zdumienie. Każdy za to wiedział, czym był obecnie. Stary Bugs pod każdym względem uosabiał godny pożałowania gatunek o nazwie kloszard lub wyrzutek. Nikt nie wiedział, skąd się wziął. Którejś nocy wpadł do lokalu Shehena jak szalony, z pianą na ustach i jazgotliwym błaganiem o whisky i haszysz, a otrzymawszy je w zamian za obietnicę wykonywania dziwnych prac, trzymał się tego miejsca, myjąc podłogi i szklanki, czyszcząc spluwaczki i wykonując setki podobnych służalczych zadań, aby tylko otrzymać alkohol i narkotyki, które utrzymywały go przy życiu i zdrowych zmysłach. Mówił mało i zazwyczaj typowym podziemnym żargonem, ale czasem, gdy pobudził się nadzwyczaj szczodrą dawką pośredniej whisky, wypluwał z siebie ciągi niezrozumiałych, wielosylabowych wyrazów oraz urywki podniosłej prozy i poezji, które u niektórych bywalców budziły domysły, że ten ktoś musiał widzieć lepsze czasy. Jeden ze stałych klientów, ukrywający się bankowy defraudant, rozmawiał z nim regularnie i na podstawie tych rozmów wyrobił w sobie pogląd, że stary Bugs swego czasu był pisarzem albo akademikiem. Aczkolwiek jedyną prawdziwą wskazówką do jego przeszłości była wyblakła fotografia, którą nieustannie nosił przy sobie. Zdjęcie młodej kobiety o szlachetnych, pięknych rysach. Niekiedy wyjmował je z obdartej kieszeni, odwijał z bibuły i wpatrywał się godzinami w fotografię, z wyrazem niewypowiedzianego smutku i żalu. Był to portret kogoś, kogo podziemny świat nie mógł znać. Damy z dobrego domu, ubranej w niezwykły strój, który zwykło się nosić przed 30 laty. Stary Bugs sam zdawał się należeć do przeszłości. Jego pozbawione cech charakterystycznych ubranie nosiło wszelkie znamiona starości. Był niezwykle wysoki,
Miał prawdopodobnie ponad 6 stóp wzrostu, choć przygarbione ramiona zdawały się niekiedy temu przeczyć. Nigdy nie czesał brudno-białych, pozlepianych włosów. Natomiast chudą twarz porastała parszywa, zawsze najeżona szczecina, która nie osiągała długości szacownej brody. Być może o rysach tego człowieka można było Ongi powiedzieć, że są szlachetne. Teraz jednak twarz radliły upiorne skutki hulaszczego prowadzenia się. W którymś momencie życia, prawdopodobnie w wieku średnim, był niewątpliwie wyjątkowo tłusty, lecz obecnie przerażał chorobliwą chudością. Spod kaprawych oczu i policzków zwieszały się luźne fałdy purpurowej skóry. Krótko mówiąc, na starego Baxa nie patrzyło się z przyjemnością. Charakter starego Baxa był równie dziwny jak wygląd. Zwykle zachowywał się jak typowy wrak, gotów uczynić wszystko za miedziaka, łyk whisky czy porcję haszyszu, lecz z rzadka przejawiał cechy, dzięki którym zyskał swą reputację. Wówczas prostował się, a w zapadłych oczach zaczynał migotać płomień. W jego postać wkradał się niezwykły wdzięk, a nawet dostojeństwo, zaś przepite istoty wokół zaczynały wyczuwać coś jakby wyższość, która hamowała ich zwykłą porywczość w wymierzaniu temu biednemu popychadłu codziennych kopniaków i szturchańców. W takich momentach stary Bax błyskał sardonicznym humorem i rzucał uwagi, które bywalcy Ush i Hena uważali za głupkowate i pozbawione sensu. Niebawem jednak czar pryskał, a biedak ponownie stawał się wiecznym pomywaczem i czyścicielem spluwaczek. Byłby idealnym niewolnikiem lokalu, gdyby nie jedna rzecz – jego zachowanie podczas inicjacji alkoholowej młodych ludzi. W takich sytuacjach starszy mężczyzna powstawał z podłogi, wzburzony i zagniewany, mrucząc pod nosem groźby i ostrzeżenia oraz próbując wyperswadować nowicjuszom rozpoczęcie podróży, która pokaże im, czym jest prawdziwe życie. Za każdym razem pluł i wściekał się, wyrzucając wielosylabowe przestrogi i dziwne przekleństwa, gnany przerażającym zapałem, który wzbudzał lęk w niejednym zrujnowanym narkotykami umyśle. Niemniej po pewnym czasie osłabiony alkoholem mózg zbaczał z tematu, on sam zaś z głupkowatym uśmiechem wracał do mopa i mokrej szmaty. Chyba nikt z bywalców u Shihena nie zapomni dnia, w którym pojawił się młody Alfred Trevor. Był niezłym znaleziskiem, bogatym, dumnym młodzieńcem, który szedł na całość we wszystkim, czego się podjął, a przynajmniej takie było zdanie Pita Schulza, gońca Shihena, który natknął się na chłopaka w Lawrence College w miasteczku Appleton w stanie Wisconsin. Trevor miał znamienitych rodziców. Ojcem był Carl Trevor, adwokat i szacowany obywatel Appleton. Matką zaś poetka o godnej pozazdroszczenia sławie, którą zyskała pisząc pod panieńskim nazwiskiem Eleanor Wing. Alfred sam był uczonym i wyróżniającym się poetą, choć niestety cechował się dziecinnym brakiem odpowiedzialności, przez co stanowił idealną ofiarę dla gońca Shihena. Był jasnowłosy, przystojny, zepsuty i niecierpliwie pragnął posmakować pewnych używek, o których wiele słyszał i czytał. Na Lawrence wiódł prym w nieformalnym bractwie studenckim Kapka Kapka Beka, będąc najdzikszym z dzikich i najweselszym z wesołych, młodocianych lekkoduchów, jednakże ta niedojrzała, studencka lekkomyślność nie zadowalała go. O wiele gorsze występki znał z książek, ale teraz pragnął zakosztować ich samemu.
Zapewne tę skłonność do szaleństw rozpalał w nim dodatkowo nacisk, jakiemu podlegał w domu. Pani Trevor miała szczególny powód do wpajania jedynakowi twardej wstrzemięźliwości. Za młodu odcisnął na niej niezatarte i głębokie piętno koszmar hulaszczości mężczyzny, z którym przez pewien czas była zaręczona. Młody Galpin, ów narzeczony, szczycił się mianem jednego z najznakomitszych obywateli Appleton. Jako chłopiec zdobył rozgłos wybitną umysłowością, by potem okryć się sławą na Uniwersytecie Wisconsin i w wieku 23 lat powrócić do Appleton, otrzymać katedrę na Lawrence i wsunąć obrączkę na palec najpiękniejszej i najznamienitszej córy miasta. Przez kilka miesięcy wszystko układało się pomyślnie, aż nadeszła niespodziewana burza. Złe przyzwyczajenia drzemiące w młodym profesorze od pierwszego łyku w leśnym zaciszu lata temu dały o sobie znać. Tylko dzięki szybkiej rezygnacji ze stanowiska uniknął oskarżeń o propagowanie złych nawyków u podopiecznych. Zaręczyny zerwano. Przeprowadził się więc na wschód, by zacząć życie od nowa. Lecz nie minęło wiele czasu, gdy Appletończycy usłyszeli o niesławie Galpina, zwolnionego z Uniwersytetu Nowojorskiego, gdzie prowadził warsztaty z angielskiego. Od tej pory poświęcił się wyłącznie bibliotece i wykładom, przygotowując książki oraz mowy na różne tematy związane z literaturą piękną, przejawiając przy tym taki geniusz, że publiczność musiała mu wybaczyć pomyłki przeszłości. Jego żarliwe mowy biorące w obronę Willona, Poego, Verlaine'a i Oscara Wilda można było odnieść do niego samego, a w złotej jesieni jego sławy pojawiły się pogłoski o powtórnych zaręczynach, do których doszło w pewnym dobrym domu na Park Avenue. Wtedy jednak padł cios. Ostateczna niesława, w porównaniu z którą minione były błahostką, rozwiała złudzenia wszystkich, którzy uwierzyli w poprawę Galpina. Młody człowiek porzucił nazwisko i zniknął z życia publicznego. Od czasu do czasu pojawiały się pogłoski utożsamiające go z niejakim konsulem Hastingiem, którego praca dla teatru i kompanii filmowych przyciągała uwagę głębią i rozmachem uczoności. Hasting jednak niedługo potem również zniknął, a nazwisko Galpin pojawiało się już tylko w przestrogach rodziców. Eleanor Wing niebawem świętowała ślub z Karlem Treverem, młodym, obiecującym prawnikiem, zachowując w pamięci zaledwie tyle wspomnień dawnego wielbiciela, by nadać synowi jego imię i nauczyć tego urodziwego, choć upartego młodzieńca moralnego życia. Tymczasem, wbrew wszelkim naukom, Alfred Trevor był u Sheehana i miał wypić swoją pierwszą porcję trunku. — Szefu! — krzyknął Schulz, wpadając ze swoją młodą ofiarą do cuchnącego występkiem pomieszczenia. — To mój kumpel, Al Trevor, najbardziej klawy gość na Lawrence. Z tego, z Appleton... Kumasz, nie? — Gruba ryba, jego zgret to korporacyjny prawus, no nie? A stara to literacki geniusz. Chłopak chce znać, jak smakuje życie. Chce znać, jak smakuje dobra czyściucha. Pamiętaj? To mój kumpel. Obchodź się z nim jak trzeba. Wystarczyło, że rozbrzmiały nazwisko Trevor oraz nazwy Lawrence i Appleton, a zgromadzone obiboki natychmiast wyczuły powiew czegoś niezwykłego. Być może było to związane z klekotem kul bilardowych, a może szczękaniem szklanek przyniesionych z tajemniczego zaplecza. Może jeszcze z dziwnym szelestem brudnych zasłon na jednym zaplutym oknie. Wielu jednak nie mogło oprzeć się wrażeniu, że ktoś na sali zazgrzytał zębami i ostro wciągnął powietrze. Miło cię poznać, Sheehan.
rzekł Trevor cichym, dystyngowanym głosem. To moje pierwsze doświadczenie w miejscu takim jak to, lecz uczę się życia i nie chciałbym stracić żadnych wrażeń. Takie sytuacje mają w sobie pewien poetycki powiew, pewnie wiesz. Albo i nie wiesz, bez różnicy. Młody chłopie, odparł właściciel. Chcesz zobaczyć życie? No to żeś dobrze trafił. Mamy wszystko. Prawdziwe życie, klawo spędzony czas. Cholerny rząd może se zabraniać, próbować z nas robić aniołki, ale jak człowiek chce grzdylnąć, to tamci go nie powstrzymą. Co ci dać, facet? Gorzałę, kokę, inne prochy? O co nie zapytasz? My to mamy. Bywalcy twierdzą, że to w tym momencie nastąpiła przerwa w regularnych, monotonnych pociągnięciach mopem. Chcę whisky, starej, dobrej żytniówki, wykrzyknął Trevor z entuzjazmem. Mówię ci, dotkąd zacząłem czytać o radosnych hulankach, jakie odbywały się za dawnych lat, mam serdecznie dość wody. Nie potrafię czytać anakreontyków, żeby mi ślina nie pociekła. A wolałbym, żeby w moje gardło ściekło coś mocniejszego od śliny. Anakreontyk? Ki diabeł? Kilku gości podniosło wzrok na młodziana, skoro ten zanurkował w głębie dla nich niedostępne. Jednak ukrywający się defraudant bankowy wyjaśnił zaraz, że Anakreont to wesołek, który żył wiele lat temu i pisał o swoich imprezach, gdy cały świat bawił się jak u Shehena. Zaraz, Trevor, ciągnął defraudant. Czy Schulz nie wspominał, że twoja matka też jest literatką? Tak, niech to, odparł Trevor. Ale nie przypomina naszego poety z Teos. To jedna z tych nudnych, wiecznych moralizatorek, które chcą wyzuć życie z wszelkiej radości. Pułaczka zakuta. Słyszałeś o niej? Pisze pod panieńskim nazwiskiem Eleanor Wing. W tym momencie stary Bugs upuścił mopa. No, jest towar! Zawiadomił jowialnie Shehen, gdy do pomieszczenia wjechała na wózku tacka z butelkami i szklankami. Stara, dobra żytnia. Takiego zajzajera to nie znajdziesz w całym Chicago. Oczy młodzieńca zabłysły, a gdy ktoś z obsługi lał brunatny płyn do szklanki, nozdrza mu zafalowały od wciągania wyziewów. Zapach okrutnie odepchnął Trevora, budząc odziedziczoną wrażliwość, lecz chęć posmakowania życia nie ustąpiła. Nim jednak przyszła pora ostatniego wyzwania dla jego determinacji, zaszło coś niespodziewanego. Stary Bugs, uniósłszy się z klęczek, doskoczył do młodzieńca i wytrącił mu z rąk uniesioną szklankę, niemal w tym samym momencie atakując mopem tackę z naczyniami oraz rozrzucając wszystko po podłodze w chaosie rozbitego szkła i aromatycznego napoju. Zgraja ludzi, czy raczej czegoś, co kiedyś było ludźmi, rzuciła się na podłogę i poczęła chłeptać kałuże rozlanego płynu, lecz większość zamarła, obserwując bezprzykładne zachowanie tego popychadła, tego wraku człowieka. Stary Bugs wyprostował się przed zszokowanym Trevorem i łagodnym, kulturalnym głosem rzekł. Nie rób tego. Kiedyś byłem taki jak ty i uczyniłem ten krok. Teraz jestem, jaki jestem. Co to ma znaczyć, przeklęty, stary błaźnie? Wykrzyknął Trevor. Co ma znaczyć to zakłócanie dżentelmenowi zażywania przyjemności? Shehen, otrząsnąwszy się ze zdumienia, podszedł i położył ciężką dłoń na ramieniu kloszarda. To był twój ostatni raz, stary szajbusie! Wykrzyknął z wściekłością.
Jak ktoś chce się tutaj napić, to do diaska się napije, bez twojego przerywania. Zjeżdżaj stąd, albo wykopię cię na zbity pysk. Shihan nie dysponował naukową wiedzą o psychologii anormalności i efektach wzburzenia nerwowego. Stary Bugs, chwyciwszy mocniej mopa, począł wymachiwać nim niczym macedoński hoplita oszczepem i niebawem oczyścił wokół siebie znaczne pole, przez cały czas wykrzykując bezładne zlepki cytatów, wśród których najczęściej powtarzał się: synowie Beliala ruszają, pełni wina i czelności. Pomieszczenie zmieniło się w pandemonium. Ludzie wyli ze strachu przed złowieszczym potworem, którego sami obudzili. Gdy walka rozgorzała na dobre, zdezorientowany Trevor cofnął się pod ścianę. Nie będzie pił! Ryczał stary Bugs, gdy najwyraźniej skończyły mu się cytaty lub zatamował ich napływ. W drzwiach pojawili się zwabieni hałasem policjanci, lecz przez pewien czas nie interweniowali. Trevor, przerażony i na zawsze wyleczony z chęci zapoznania się z życiem przez drogę występku, chyłkiem przesunął się ku niebiesko odzianym przybyszom. Pomyślał, że jeśli zdoła uciec i złapać pociąg do Appleton, to z pewnością uzna edukację w hulankach za zakończoną. Stary Bugs przestał wymachiwać oszczepem i stanął bez ruchu. Nagle wyprostował się i wyciągnął pierś tak bardzo do przodu, że żaden bywalec lokalu nie widział go nigdy w takiej postawie. Ave Caesar! Moriturus te saluto! Wykrzyknął i padł w cuchnącą, rozlaną whisky podłogę, by więcej nie powstać. Wrażenia z późniejszych wydarzeń nigdy nie opuszczą pamięci młodego Trevora. Wspomnienie jest zamazane, ale nie do usunięcia. Policjanci przepchnęli się przez tłum, pytając każdego o wypadek i martwą osobę na podłodze. W szczególności zasypali pytaniami Shihana, jednak nie był on w stanie udzielić żadnych istotnych informacji o starym Bugsie. Wówczas bankowy defraudant wspomniał o zdjęciu i zasugerował, aby je obejrzeć i na jego podstawie dokonać identyfikacji na posterunku. Funkcjonariusz niechętnie pochylił się nad wstrętną, szklisto-oką postacią i znalazł owiniętą w bibułkę fotografię, którą pokazał każdemu ze świadków. Allala! Rzucił jeden z pijanych, zerknąwszy na piękną twarz. Trzeźwi jednak powstrzymali się od tak frywolnych uwag, patrząc z czcią i zakłopotaniem na delikatne, niebiańskie rysy. Nikt nie znał osoby, lecz wszyscy zastanawiali się, skąd u takiego zniszczonego narkotykami oberwańca takie zdjęcie. Wszyscy prócz defraudanta, który z lekkim niepokojem obserwował badających sprawę policjantów. Tylko on zajrzał nieco głębiej pod maskę degeneracji starego Bugsa. Gdy zdjęcie trafiło do Trevora, w młodzieńcu zaszła zmiana. Wzdrygnął się, po czym zawinął fotografię z powrotem w bibułę, jakby chciał osłonić ją przed plugastwem miejsca. Potem przez dłuższy czas patrzył przenikliwie na leżącą postać, dostrzegając jej spory wzrost oraz arystokratyczne rysy, widoczne dopiero teraz, gdy zgasł ogień nieszczęsnego żywota. Kiedy zapytano go, czy zna osobę na zdjęciu, pospiesznie odparł, że nie. Dodał, że jest tak stary, że nie sądzi, by ktokolwiek znał tę kobietę. Alfred Trevor nie mówił prawdy, a wielu obecnych domyśliło się tego, gdy zapytał, czy może zająć się ciałem i jego pochówkiem w Appleton.
Nad gzymsem kominka w jego domowej bibliotece wisiała dokładna kopia zdjęcia, a osobę na nim przedstawioną znał i kochał przez całe życie. Owe łagodne i szlachetne rysy twarzy należały do jego matki. Moi drodzy, chciałam bardzo, bardzo, bardzo podziękować Wam za obecność na moim kanale. Właśnie przed paroma godzinami na Strefie Cieni stuknęło 2000 subskrypcji. Cieszę się niezmiernie, bo każda osoba subskrybująca oznacza kogoś, kto interesuje się dziedzictwem Lovecrafta i pomoże nam w zbożnym dziele, jakim jest ocalenie od zapomnienia mitologii Cthulhu. Jesteście wspaniali. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie podziękowała wszystkim, którzy mnie wspierają zarówno na YouTube, jak i na Patronite. Z ostatniej platformy muszę wręcz wspomnieć o niezapomnianej dla mnie czwórce: Bartoszu Ostrowskim, Panu Lemak, Dawidzie i Sewerynie Pankiewiczu. Przypuszczam też, że już nigdy o Was nie zapomnę. Doceniam każdą opinię, komentarz, łapkę w górę czy subskrypcję. Zapraszam też Was na profil Facebook, gdzie pojawią się świeże ogłoszenia, albo na kanał Discorda, gdzie możemy sobie pogadać osobiście i męczę oznaczeniami każdego nowego filmu. Pamiętajcie o uśpionym Cthulhu i do usłyszenia.